Cześć, z tej strony ponownie Maget. Witam Was w kolejnym gameplayu z World of Warship. Dzisiaj mam dla Was niszczyciel 5 tieru T-22, okręt niemiecki. Dosyć trudny, ale może przejdźmy do oglądania, żeby poznać jego cechy. Więc tak, na początek standardowo szybciutko omówimy sobie troszkę okręt. To jest torpedowiec, to nie jest niszczyciel, z tego co znalazłem to jest torpedowiec, a jego klasa, czy tam typ okrętu, to jest Elbing, czyli nasz polski Elbląg. Takie napiski funkcjonowały u aliantów, u Brytyjczyków i Amerykanów, jeśli chodzi o ten okręt. Oznaczenie T-22 to jest oznaczenie pierwszego okrętu. Powstało tak się okrętów 15, od T-22 do T-37. Tutaj mamy T-22, to jest pierwszy z nich, budowany na początku 1940 roku. Charakterystyczne u niego są ten podniesiony dziób, uzbrojenie, jak widzicie tutaj w grze, 4 działa 105 mm, przeładowujące się 4 sekundy. No niestety kiepski jest kąt ustawienia tych armat. Trzeba się dobrze wywinąć, żeby wystrzelić ze wszystkich czterech do przeciwnika. Wykrywalność 6,3 km z kapitanem, który ma założone tego perka na kamuflaż, to jest sporo niestety. Bez tego perka to jest chyba 7 km, o ile pamiętam. A zasięg torped wynosi tutaj 7,5 km, także mamy tylko pół kilometra zapasu, to jest w sumie nic. Prędkość też nie powala. Na piątym tierze mamy tutaj 34,5 węzła, to jest naprawdę wolny okręt. Zasłona dymna trwa na krócej chyba ze wszystkich dostępnych w grze niszczycieli. Zwrotność jeszcze jak cię mogę. Podobno jak się przemęczę już tutaj, to będzie tylko lepiej od szóstki i siódemki, ale tutaj no ciężko jest ten zasięg torped równy niemalże wykrywalności, nie daje nam takiego pola manewru jak mamy na Japończykach na przykład. U Amerykanów co prawda torped mamy przynajmniej więcej na podobnych tierach. Jak widzicie, w międzyczasie wpada pierwszy frag. Jak słyszycie, zapewne jakość dźwięku jest troszeczkę inna, bo teraz dokupiłem sobie kartę dźwiękową zewnętrzną, plus mam też inny mikrofon, który na karcie zintegrowanej był no w sumie bezużyteczny, bo nagrywa strasznie cicho. I tu muszę Wam się przyznać, że to nie jest gameplay, który Wam obiecywałem. Obiecywałem gameplay, w którym zatopiłem 6 okrętów, ale włączyłem sobie powtórkę, bo niestety nie nagrywałem od razu. Nagrałem powtórkę. Usunąłem ją z folderu z powtórkami, żeby mi tam nie przeszkadzała i nie motała mi w głowie. No i potem usunąłem, jak się okazało, ten zgrany materiał już do pliku MP4, który miałem taki już materiał wideo gotowy. No i niestety nie mam za bardzo ani jak przywrócić systemu, bo nie mam ustalonych tych punktów, także no przepadło 6 fragów. Pokazywałem Wam co prawda na Facebooku, jak wyglądał wynik tej bitwy, ale niestety nie będziemy jej w stanie obejrzeć, a wielka szkoda. Tam naprawdę robiłem z tymi okrętami przeciwnika co chciałem. Ta bitwa taka, no przeciętna tutaj. Udało się coś sensownego przynajmniej ugrać. Okręt jest naprawdę trudny, jest powolny. Te torpedy jeszcze trochę ratują sytuację, bo są w miarę szybkie i ten zasięg jest taki jeszcze przyzwoity. Pomijając oczywiście to, że okręt jest wykrywalny z takiej samej odległości, co już wspominałem oczywiście. Co mogę Wam jeszcze o nim powiedzieć? Jeśli chodzi o historię jeszcze, to one głównie działały na wybrzeży Francji i Belgii. Belgii? Tak, Belgii. Dobrze. I toczyły bitwy z marynarką Royal Navy w kanale La Manche. I od marca 1944 roku okręty tego typu walczyły aktywnie na Pacyfiku z marynarką radziecką. Tam też odnosiły różne sukcesy. Mniejsze czy większe, no ale wiemy jak to się skończyło oczywiście. Szczególnie nie jesteśmy uświadamiani o historii marynarki wojennej radzieckiej na Morzu Bałtyckim. To jest taki etap w naszej historii dosyć pominięty, chociaż też ważny i dotyczący nas. Mówi się głównie o walce Armii Czerwonej na lądzie. O marynarce nie ma jakichś szczególnych informacji. I w taki trochę kolejny frag taki dobity. I tu pojawia się niszczyciel radziecki właśnie. Chyba niższego tieru, nie pamiętam co to tutaj płynęło, bo bitwa jest dosyć stara. I także tej też nie usunąłem, bo miałem zagrać, znaczy pokazać Wam tą, gdzie było te 6 fragów. Tutaj bitwa już widzicie wygrana. Niemalże zostały 4 okręty przeciwnika.
rzadko używam takiego rozproszonego torpedowania, tak jak teraz widzicie. Przeważnie robię to w tej bardziej skupionej wiązce, ale na takiej odległości mogę sobie na to pozwolić. Ten, tutaj widzę, koleżka był bardziej zajęty celowaniem do mnie niż omijaniem torped. Swojego strzelił, na szczęście udało mi się uniknąć. No i jedną wyrwał. Pada kolejny frag. Tutaj mamy małe przyspieszenie, bo tylko przepłynąłem sobie przez ten punkt tutaj, przez B, przejąłem i popłynąłem na A, bo tam była reszta okrętów. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego okrętu, to co mógłbym wam podpowiedzieć, to chyba to jest drzewko, na którym opłaca się wykorzystywać wolne XP, wolne doświadczenie, znaczy się nie XP. Tutaj nie są zbyt przyjemne te okręty. Na początku ciekawostką jest to, że mają tą wyrzutnię torpedową pojedynczą, taką, która strzela do przodu, ale to też średnio rekompensuje ten efekt gry tutaj. Tu się zaczyna ostrzał, żeby trochę zapobiegać przejęciu tego punktu, no ale niestety średnio to wychodziło. Dosyć sporym wyprzedzeniem trzeba celować te działa. Widzicie, jestem ustawiony pod sporym kątem, a i tak tylko dwa są w stanie wystrzelić. Na mapie widzicie, wykrywalność okrętu oznaczona po wystrzale jest jeszcze większa. Tutaj niestety ten okręt tamten, chyba to furutaka tam płynie, skręciła trochę. Tutaj miałem wsparcie jakiegoś niszczyciela z tamtej strony też naszego. Ale niestety nie mogłem się w ogóle wstrzelić w ten okręt. Tu już miałem na mapie zespotowany chyba pancernik też w tamtej strefie. Tylko był prowadzony ostrzał, nic się sensownego tutaj nie działo. Okręty naprawdę trudne do gry te niemieckie. Porównywalnie jeśli chodzi o trudność, to na pewno z radzieckimi, bo nie ma co porównywać tych okrętów do amerykańskich czy japońskich niszczycieli. To jest w ogóle nieba ziemia. Tutaj gra się ciężko naprawdę. Na amerykańskich może też jest taki etap, że jest trudno, ale mamy przynajmniej więcej torped i mamy lepsze działa, a tutaj no... Tak, no, powinny być zbalansowane te okręty, takie zbilansowane te niemieckie, tak wszystko dobre, ale w sumie nic nadzwyczajnego. Że ciężkie drzewko, już nieraz się zastanawiałem, czy nie sprzedać tych okrętów. W radzieckim mam podobnie, ale widzę, że tam od wyższych tierów już się zaczyna jakoś sensownie to wyglądać. Tej torpedy puszczone niestety nikogo nie trafiły. Plusem jest to, że się jeszcze na tym tierze całkiem szybko przeładowują. Nie pamiętam ile to dokładnie, ale tutaj już mogłem sobie obrócić. Planowałem przeatakować ten pancernik, który tu się zaraz pojawi. Tylko nie przewidziałem tego, że ta furutaka też tutaj wpłynie. No ale byłem w takim stanie i na takiej odległości, że i ta... Nie wiem co to płynie, nie widzę stąd. A furutaka tutaj? No to chyba Kongo. No tu byłem poważnie obity. Niestety... Zdążyłem wcisnąć guzik i dostałem salwę. Do wody wpadły tylko dwie torpedy. Widzimy jak sobie tylko płyną tam jeszcze szybko. Już zniknął spod pancernika, ale torpedy go dosięgają. I to jest wszystko na dziś, także jeśli gameplay wam się podoba, to dajcie znać. Ja tymczasem bardzo dziękuję wam za uwagę i zachęcam do lajkowania i komentowania. Cześć i na razie.